Podczas kwalifikacji do ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni sprawiedliwości stało się zadość. Belkę startową tym razem obniżono przed skokiem Adama Małysza. Mistrz wylądował na 131 metrze, co zapewniło mu drugie miejsce. Mam nadzieję, że jutro dostarczę emocji, będę walczył i będę walczył na spokojnie. O spokój w pierwszej serii nie będzie trudno. Rywalem Małysza w parze KO jest Dawid Lazzaroni. Robert Mateja skakał dziś równo, 125 metrów w treningu i 124 w kwalifikacjach, choć skocznia w Bischofshofen nie należy do jego ulubionych. Ciężko wyczuć moment odbicia, bo nie ma tego przejścia charakterystycznego, gdzie jest na skoczni. No i trzeba się po prostu tutaj przyzwyczaić, no troszkę inne skakanie. W konkursie Mateja zobaczymy w czwartej parze ze Słoweńcem Rokiem Benkowiczem. Trzeci z Polaków, debiutant Stefan Hula, nie zakwalifikował się do konkursu. Janne Ahonen w kwalifikacjach skoczył dalej od Małysza, 133,5 metra, ale problemy z lądowaniem sprawiły, że był dopiero czwarty. Przed ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni pozostaje tylko jedna niewiadoma. Czy Adam Małysz znajdzie się na podium całego turnieju? Po tym, co pokazał dzisiaj w treningu i kwalifikacjach, wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej tak, o ile nie zdarzą się nieprzyjemne niespodzianki. Dla sportu z Bischofshofen, Paulina Chylewska.